Kolejną metodą, bardzo znaną i powszechnie stosowaną, jest kalendarz adwentowy. Nie byłabym sobą jednak, gdybym go nieco nie urozmaiciła. Mój kalendarz jest uszyty z materiału, z lnu. Ma również do powieszenia specjalne troczki, które można regulować, i tradycyjne kieszonki. W kieszonkach tym, jak każdy może się domyślić, są zadania adwentowe, ale moi uczniowie i przedszkolaki te zadania wymyślają sami, a żeby było jeszcze ciekawiej, to nie tylko dla siebie, ale również dla kolegów i koleżanek z innych grup czy klas szkolnych. Przykładowo klasa 8 wymyśli zadania dla przedszkolaków. Zadania te oczywiście wkładamy do kieszonek i uczniowie losują je każdego dnia, kiedy odbywają się zajęcia z katechezy. Na przykład zrób coś dobrego dla seniora rodziny. To było zadanie z 16 grudnia. Czy też ustąp miejsca starszej osobie albo upiecz z mamą pierniczki. Uczniowie bardzo chętnie wykonują te zadania. Cieszą się i są bardzo ciekawi, co też przygotowali dla nich koledzy. Co ciekawe, każda kieszonka nie kryje tylko jednego zadania, lecz wiele zadań. Dlatego prawdopodobieństwo wylosowania czegoś innego jest bardzo wysokie. Metoda jest bardzo wesoła, popularna, a jednak nowa.